Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym gameplayu z GTA Online. Tak jest, GTA Online, kolejny robię gameplay. Tym razem, uwaga, to będzie nowy tryb survival w Ludendorff, który jest dostępny tutaj przy cmentarzu. Najpierw jednak zmienię ciuszki z tego ninja na zimowe. Tak, troszeczkę jestem podziurawiony, ale to za chwilę zniknie. Okej, mordeczki, zaczynamy. Przetrwanie, cmentarz Ludendorff. Powracamy do stanu North Yankton. Póki co tylko i wyłącznie w trybie survival, więc... Oho, okej, okay, czyli będę... czyli nie jestem hostem, okej. Okay. Ale dobrze, bo będzie ciekawiej. Okej, dobra. W takim razie, mordeczki, już mniej więcej tam patrzymy jakieś gameplaye, jak to wszystko wygląda. Jesteśmy właśnie tutaj... Oho! Pięknie to wygląda. Dobra. Musimy się teraz ustawić. Ja jednak wezmę tutaj TKM. O kurde, nie mam za dużo tutaj pestek. Aha, nie ma w ogóle mapy. Tak, mordeczki, nie ma mapy. Jest mapa wyłączona. Szczerze mówiąc, ja dawno nie grałem w ogóle w tryb survival, w tryb przetrwania. Dobra, nie zużywajmy tyle pestek tutaj. Okej, okay, czyli już tutaj się aktywowały. Dobra, czyli tak to wygląda. W trakcie nocy zombiaki są oczywiście. I jak widzicie, nie ma mapki, tak żeby nie było zbyt łatwo. O, ale proszę bardzo, mamy różne bronie. Strzelba szturmowa. Okej. Pierwsza fala przetrwano. O, 5 akurat rozwaliłem, czyli nie jestem ostatni, dobra. Co to za giwera? Żadna giwera, tylko kurde toporek. Czyli mamy też akurat to, no, też mamy zwierzęta akurat. Różne opętane zwierzaki, kurde, mamy, japier, papier. Okej, okay, czyli ten śnieg to działa jak piach.
O, koktajle Mołotowa są zajebiście. No, czegoś takiego mi było potrzeba. Dobra. O, w tej fali najgorszy jestem. Aha, czyli radar jest, ale... O, czyli ktoś akurat jeszcze naparza z wyrzutni fajerwerków, super. Opancerzony, kurde, nie umarły. Czyli są juggernauty. Okej, teraz powinienem mieć sporo. O, 19 rozwaliłem. Dobra. Kolejna fala. Okej, ustawię się tutaj. W razie W będę... Tu może naparzał. I najlepiej, jak widzicie, ze strzelby szturmowej mi się do tych zombiaków naparza. Oho! Ktoś już zdedał. O fuck! Okej. Czyli najsłabszy byłem. Ja pierpapier. Ale się tym nie przejmuję, bo szczerze mówiąc to po prostu mi chodzi tutaj, żeby trochę się ponaparzać, wiecie. Z tymi zombiakami. O to chodzi, o czysty fan, a nie o rywalizację.
Jak widzicie, naparzam z biodra. O fuck! Dobrze, że tu nie ma friendly fire. O fuck! Jak to dobrze, że friendly fire jest wyłączone. Kurde, leci! Wow! Jeszcze te, nie wiem, czy to były elektryczne, czy z niebieskim ogniem, kurde, balans. Czegoś takiego to ja się nie spodziewałem, że w ogóle są, bo nie oglądałem po prostu wszystkich całego gameplayu. Wiadomo, no, tylko to, co kurde było też u Bachusa na przykład. Oh fuck no! Teraz to już będzie coraz ciężej. Trzeba być w ciągłym ruchu. Co fala to jest po prostu gorzej. Wiadomo jak to w trybie o przetrwanie. Holy moly! Nieumarły mag? Kurde! To też są magowie? Dobra. Karabin maszynowy. Zebrane. Tak, są też opętane zwierzęta mordeczki, ja pier papier. Bez strzelby szturmowej to się nie poszło.
wybuchowy nieumarły. Czyli kurde kamikadze. Ja pier papier. No niestety zginąłem. I właśnie, jak teraz będzie, bo ja nie mam pojęcia, czy będę w kolejnej rundzie, czy jak. No bo jeszcze kurde tylko tak naprawdę dwie fale zostały, bo wszystkich fal jest 10. Kurde, czy ten typ nie ma strzelby szturmowej? Kurde, on nie ma chyba strzelby szturmowej. Albo nie używa jej. Dobra, przetrwano. Tylko nie pamiętam, jak to będzie teraz. Czy będę już tylko obserwator? Nie. Na szczęście nie. Okej. Okay. Oh fuck, take you die, you motherfucking fuck! No nie! Sam się wyeliminowałem. Brawo ja! Bomby, mordeczki, bomby, przylepne bomby, bomby są tutaj akurat najlepsze. Pewnie z inwazji obcych też coś będzie, ale nie wiem czy w formie gameplayu, czy może w formie live'a. Pożyjemy, zobaczymy. Wiadomo, że ja będę miał najmniej teraz, to jest jasne. Okej, no rozkminę mam taką, że tutaj trzeba naprawdę akurat mieć dużo, dużo amunicji. No i skill w strzelaniu, trzeba się też szybko poruszać. A zobaczcie, tutaj jest ten mag. Nieumarły mag jest, jest wybuchowy. No i widzicie, przy tych wyższych falach to zdecydowanie trzeba akurat. Nie można po prostu używać broni białej, bo to się skończy śmiercią szybko. Ja niestety głupio się sam wyeliminowałem.
tamtym z tej rundy. Oho, mag przywołuje kolejnych. Wiem, że tych magów trzeba w pierwszej kolejności likwidować. Nie no, zdecydowanie trzeba akurat używać tej strzelby szturmowej, bo tak czekałem z bliskiej, czy tam właściwie RKM z bliskiej, w bliskiej odległości, to praktycznie nic nie daje. No jak widzicie, M16 można używać, ale ja bym raczej tego tutaj nie polecał. Raczej strzelba szturmowa. Tak, żeby z takiego shotguna automatycznego jak najszybciej po prostu to tatałajstwo w ogóle zlikwidować. Tatałajstwo albo tałatajstwo. Okej, teraz widzę, że on akurat atakuje tego maga. A to właśnie maga trzeba w pierwszej kolejności rozwalać, bo oni właśnie przyzywają pozostałych. Już zaczynam rozumieć jego taktykę, że on nie chce za blisko tego maga, tylko chce przetrwać tą falę. Chociaż nie, jak widzicie, akurat chyba trzeba będzie rozwalić tego maga, żeby zakończyć. No widzicie, trzeba było rozwalić tego maga. Ja niestety się sam rozwaliłem. Dlatego tutaj oczywiście zmieniam. Pancerz. No i niestety po mnie dzik mnie rozwalił. Jeden jedyny się teraz został. Mam nadzieję, że gościu przetrwa. Bo to jest niestety dopiero początek fali, więc teraz no już niestety będzie tylko ciężej. No i kicha. Niestety nie zaliczono, ale przynajmniej wam pokazałem,
jak wygląda taka rozgrywka 57-420 za 9 fal. Całkiem. Także mordeczki, to by było na tyle. Trzymajcie się, wielki pozdro, elo, pierdut.